Dzisiaj spotykamy się z Agatką Łuczak. Witam Państwa. Agatka Łuczak jest psychologiem, terapeutą holistycznym. Zajmujesz się, znaczy stworzyłaś własną metodę, nadal ją tworzysz, bo to tak nigdy się pewnie nie kończy. Podejrzewam, że nie. Pracujesz z Reiki, a jednocześnie wykorzystujesz swoją umiejętność widzenia subtelnych energii. Znaczy, że potrafisz zobaczyć, co, gdzie jest zaburzenie w człowieku, widzisz też poprzednie wcielenia. No po prostu konfrontujesz człowieka z tym, co w nim jest do, nie chcę powiedzieć do naprawienia, z tym, z czym ma się skonfrontować. To jest trochę tak, że dusza tej osoby pokazuje mi, tak jakby, bo ja to odbieram jakby filmy albo obrazy, te rzeczy, które są ważne na ten moment, bo to się tak nazywa, czy kroniki Akaszy, czy właśnie te różne obszary energetyczne, z których ja pobieram informacje. Zauważyłam, znaczy w sumie bardziej odczułam ostatnio, że jest taka specyficzna dość energia, która sprawia, że czyścimy się z pewnych emocji czy przeżyć, które są dla nas ciężkie i jeszcze nieprzepracowane. I zauważyłam, że to sięga często już w poprzednie wcielenia. Jeżeli mieliśmy naprawdę jakieś bardzo traumatyczne czy karmiczne relacje i nie zdążyliśmy tego jeszcze przerobić, to często teraz już spontanicznie osoby zaczynają mieć przebłyski, albo po prostu zaczyna je coś tak jakby uwierać w ciele. Męczyć mocno. Mocno męczyć, dokładnie. Jak robiłam jej sesję, to się okazało, że z tym partnerem, z którym jest obecnie, była również w dwóch poprzednich wcieleniach. I w obydwu, po jakimś czasie, kiedy ta miłość rozkwitła i była bardzo głęboka, oni zostali rozdzieleni. I ona się musiała nauczyć żyć sama. No i ona jest gotowa, jestem gotowa, zaczynam właśnie wykonywać zabieg, tam oczyściłam siebie, przestrzeń, fajnie połączyłam się z Reiki, całe wsparcie i zaczynam, tak czuję, że nie mogę przesłać, tak czuję, że jakaś ściana jest mnie tak otacza i taka, w sumie otacza ją, a nie mnie, taki gruby mur, no i dzwonię i się pytam, że no przepraszam bardzo, ale nie jestem w stanie przeprowadzić zabiegu, mówię, no coś cię blokuje, się pytam, czy masz w domu jakieś przedmioty, nie wiem, jakieś maski, czy jakieś figurki, bo właśnie często, bardzo często takie przedmioty mają specyficzną wibrację, specyficzne energie i one bardzo mogą nam zaburzyć w ogóle przepływ energii w domu. Ona mówi, że nie, ja mówię, nie no, ale czuję, że tam jest jakiś przedmiot, który po prostu totalnie cię blokuje. No, ona tak myśli i tak mówi, wiesz co, nie wiem, czy to może mieć wpływ, ale mam w szafie urnę z prochami mojej mamy. No i jak to potem wygląda? Jak przychodzą do mnie takie osoby i właśnie wchodzę w tą poziom widzenia, to ich energia wygląda jak po prostu jak jakaś trąba powietrzna tam była. To jest bardzo duży chaos, bo jeżeli chodzą do kogoś, kto na przykład robi im jakiś zabieg i zostawia część swojej energii, bo jeżeli ktoś właśnie nie robi to w czystym takim kanale, jak jest na przykład Reiki, tylko swoją energią, to tak jakby zostawia też tam kawałek swojej energii. Więc jeżeli oni mają tutaj czyjąś energię, tutaj kogoś innego i każda osoba tak jakby wprowadza pewne zamieszanie, bo czasami trzeba coś poruszyć, żeby się mogło to na nowo poustawiać. Mhm. Więc jeżeli potem osoba nie da sobie czasu na to, żeby to zintegrować, to tak naprawdę chodzi cały czas w takim chaosie. I jest coraz gorzej, bo jest totalnie zagubiona. A rozwój najlepiej przebiega wtedy, kiedy my dajemy sobie przestrzeń i ciszę. Co jest najważniejsze, jest zupełnie normalną, skromną osobą. Mhm. Czyli taką, która ma małą ilość ego. I dla mnie to było po pierwsze takie najważniejsze właśnie w tym wszystkim, w tym naszym spotkaniu, to, że taka osoba, która jest tak bardzo już wysoko w swojej duchowości i która jest tak czysta, jest taka normalna, nie stwarza jakichś dziwnych barier, nie stawia siebie wyżej i ta skromność, to mnie totalnie urzekło i stwierdziłam, że to jest w sumie najważniejsze właśnie, że im ktoś jest taki bardziej normalny i prawdziwy, tym jest bardziej
Wiarygodne. Wiarygodne, ale też jakby bliżej tej energii miłości. Każdy z nas to ma, bo już żyjemy każdy ileś tam lat i my to mamy od początku. To nie jest tak, że ktoś ma szczęście i to ma bardziej, a ktoś nie. Wszyscy to mamy, tylko po prostu ktoś bardziej na to poświęca uwagę i daje temu przestrzeń, a ktoś trochę mniej. I warto sobie zaufać, bo to, co czujemy, a trochę czasami się boimy tego powiedzieć albo boimy przyznać, to zazwyczaj jest to prawda. Ludzie się często boją tego, że coś przy nich jest. Mhm. Może tak być, ale to się zawsze dzieje, kiedy damy na to zgodę. To może być zgoda świadoma albo nieświadoma. Jeżeli chodzi o przewodników duchowych i anioły, one nic od nas nie chcą. One po prostu zawsze są, zawsze służą nam naszą pomoc i służą swoją pomocą i wysyłają nam energię i światło. Jak je widzimy, jeżeli ktoś ma możliwość widzenia, to one są po prostu czyste, świetliste, tam nie ma żadnych zabrudzeń, ta energia nie jest taka bardzo rozedrgana, ona jest świetlista, mieniąca się, ale jest tak jakby, nie jest taka chaotyczna i niesporwana. Natomiast jeżeli chodzi to o te istoty, które coś chcą, to często na przykład przychodzą w sytuacjach, kiedy mamy problem, jesteśmy w kryzysie, jest coś takiego, ja ci pomogę. Zgódź się tylko na to, żeby ja ci pomógł, otwórz siebie na to. To już jest od razu, otwórz siebie na mnie, to już jest taka lampka mocna, czerwona, trzeba się trzymać z daleka. Wejdźcie w medytację, jeżeli ktoś zaczyna to robić, już, to co ktoś tam mówi, to tak naprawdę on wyraża zgodę też na ten rytuał. I to jest to, żebyśmy naprawdę byli uważni, na co się otwieramy. Nie o tym chodzi, żebyśmy cały czas byli zamknięci, bo to jest bez sensu. Tylko żebyśmy dbali o tą właśnie energię, którą do siebie zapraszamy, którą do siebie dopuszczamy. To jednak bym poszła bardziej w to, co ja mogę zrobić dla siebie, żeby moja energia była bardziej zrównoważona, czystsza i żeby mi się żyło szczęśliwiej. Ponieważ wtedy, kiedy ja jestem spokojna, kiedy moja energia jest dobrze osadzona i jest czysta, to automatycznie emanuje ta energia dookoła